Dzień dobry. Po pierwsze, nie ma złych pytań. Są tylko te pytania pozostawione bez odpowiedzi. Dlatego, aby Wasze pytanie o kogiel mogiel nie było takim pytaniem, dziś pokażę Wam, jak go zrobić oraz zaproponuję kilka dodatków do tego wspaniałego deseru. Tak, deseru, bo to jest deser chyba najbardziej popularny jeszcze z czasów PRL-u, gdzie czasami można było kupić ewentualnie wyroby czekoladopodobne albo radzić sobie samemu. A po drugie, takie żółtko to nie tylko deser, to prawdziwy skarb żywieniowy. Witamina D, witaminy z grupy B, witamina A i E, które są świetnie przyswajalne, bo rozpuszczają się w otaczających je tłuszczach z żółtka właśnie. Do tego minerały, żelazo, wapń, magnez, potas, fosfor, sód, selen, a także kwasy omega-3, lecytyna, luteina. No i na koniec coś, co najbardziej zaskakuje. W żółtku jest więcej białka niż w samym białku. Mam nadzieję, że już macie ochotę na taki mały, zdrowy deser. Bo ja mam. Zapraszam. Podstawą tego deseru zawsze jest żółtko i cukier. Możecie użyć cukru białego bądź cukru trzcinowego. Ja wybieram cukier trzcinowy, dlatego że on oprócz słodkości ma jeszcze lekko karmelowy smak i on mi bardzo odpowiada, dlatego u mnie jest cukier trzcinowy. Na jedno żółtko ja polecam Wam użycie 2 łyżeczek cukru. Możecie użyć go również więcej bądź mniej, ja myślę, że te 2 łyżeczki są akurat optymalne. I to podstawa, a teraz dodatki, którymi możecie bardzo urozmaicać ten deser, możecie je oczywiście mieszać. Zacznę tutaj od tego, to jest cynamon, jest to dodatek, który do którego myślę, że nie trzeba przekonywać wielbicieli cynamonu i nic więcej nie będę mówić. Czekolada, może być gorzka, może być mleczna, to zależy od Was. Albo po prostu kakao. Ciekawym dodatkiem jest również łyżeczka masła, która bardzo wzbogaca smak tego deseru. Oczywiście dodatki możecie łączyć, mieszać dowolnie. Za każdym razem powstanie Wam inny deser. I kolejny dodatek z grupy orzechów. To są naprawdę bardzo dobre dodatki. Orzechy laskowe, które możecie dodać albo w wersji zmielonej, albo w całości. Podobnie migdały, czy w płatkach, czy w całości, czy zmielone. Orzechy włoskie, czy wiórki kokosowe. Pamiętajcie jednak, żeby orzechy, które macie w całości, zawsze podprażyć. To wydobywa i podkreśla smak takich orzechów. Tutaj jeszcze jest obok sezam. Ktoś, kto lubi sezam, to na pewno skorzysta z tego pomysłu. I ostatni dodatek, który się znajduje tutaj na moim stole, to jest mleko. Jeżeli do żółtka z cukrem dolejecie gorącego mleka, stworzycie naprawdę pyszny napój. To tyle o dodatkach, tyle o podstawie. A teraz, co się jeszcze przyda? Jest to prosty deser, więc niewiele potrzeba. Potrzebny będzie kubeczek bądź szklanka. I jeżeli macie taką elektryczną rózgę, to bardzo polecam, a jak nie, to po prostu łyżka i ucieracie ręcznie. Ja tutaj mam jeszcze, widzicie, miskę i taki uchwyt na jajko, dlatego że ja każde jajko, ponieważ będę spożywać je na surowo, bez obróbki termicznej, poddaję najpierw sparzeniu wrzątkiem. Zaraz zobaczycie, jak to robię. W czajniku zagotowałam wodę. Przelewam ją w tej chwili do miseczki. I do tej miseczki zanurzę na około 10 sekund jajka. Po 10 sekundach wyjmuję i jajka już są sparzone. No dobrze, sparzyłam jajka, tylko po co? Sparzyłam jajka po to, żeby się pozbyć ewentualnej salmonelli. Jajka są to takie produkty, na których ona bardzo często występuje. Jajka są sparzone, w tej chwili je rozbiję i oddzielę żółtka od białek. Teraz do kubeczka przesypuję 2 łyżeczki cukru. I jeśli nie macie robota, musicie rozetrzeć ten cukier razem z żółtkiem. Jest to trochę pracochłonne, ale myślę, że warto, kto tego nie robił. Ja oczywiście skorzystam z mojego urządzenia, bo po to je mam. Jak długo ucierać?
tak długo, aż nie będziecie wyczuwali tutaj żadnych kawałeczków cukru. To powinno być idealnie gładkie. Ja jeszcze je tutaj wyczuwam, jeszcze są widoczne, dlatego ucieram dalej. Wersja podstawowa jest gotowa. Teraz wersja wzbogacona. Również 2 łyżeczki cukru i ucieram. Jak szaleć, to szaleć. Ja dzisiaj zrobię swoją wersję ulubioną, czyli z masłem, z czekoladą i z migdałami. Zaczynam od masła, bo masło należy rozetrzeć razem z żółtkami. I jeszcze raz skorzystam tutaj z mojej maszynki. Jest roztarte, to teraz zajmę się przygotowaniem orzechów i czekolady. Ja mam dzisiaj czekoladę z migdałami i tą czekoladę należy zetrzeć. Korzystam z takiej, słuchajcie, małej, fajnej, wygodnej przede wszystkim tarki, do której przekładam kawałki czekolady i orzechów. I teraz po prostu sobie to zamykam i kręcąc, ta czekolada razem z orzechami uciera mi się tutaj do tego pojemniczka na dole. Słuchajcie, mam już utartą. W tej chwili przesypuję i mój deser jest gotowy. Wszystko wymieszam sobie jeszcze łyżką i idę zjeść. Życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że przekonałam Was do zrobienia sobie takiego naprawdę zdrowego, może poza cukrem, deseru. A poza tym deser ma być przyjemny, więc czasami może być również niezdrowy. Do zobaczenia!